Czcigodni bracia, w kapłańskim posługiwaniu, umiłowani w Chrystusie Panu siostry bracia, uczestnicy tych szczególnych rekolekcji poświęconych kolejnym wezwaniom zawartym w akcie internizacyjnym. Pozdrawiam wszystkich tu obecnych i tych, którzy łączą się z nami poprzez pośrednictwo transmisji internetowej. W środkach społecznej komunikacji króluj nam Chryste. Tak brzmi kolejne wezwanie aktu intronizacyjnego, które jest przedmiotem naszej dzisiejszej refleksji. Zdaniem wielu fachowców w kwestiach wzajemnej komunikacji jesteśmy obserwatorami, a także uczestnikami zjawiska naznaczonego kryzysem ludzkiego słowa. W świecie słowa mówionego, pisanego, wyrażanego za pomocą obrazu, wiele słów pustych, pozbawionych treści, wiele słowa kłamliwego, odbiegającego od prawdy, nastawionego negatywnie, a czasem nawet i wrogo. Słowo, które chce drugiego poniżyć, ośmieszyć, sponiewierać, celowo wprowadzić w błąd. Do tego dochodzi wiele słów wypowiadanych na lewo i prawo, czasem bezmyślnie, bez odpowiedzialności i żadnych konsekwencji. Znawcy tematu mówią, że żyjemy w czasach, kiedy ma miejsce inflacja i dewaluacja słowa. Słowo coraz bardziej traci na wartości. Tanieje nam słowo. Człowiek coraz mniej ufa słowu drugiego człowieka. Staje się podejrzliwy, zdystansowany. Jak się nad tym głęboko zastanowimy, to za tym kryzysem słowa kryje się o wiele większy dramat. To jest dramat człowieka, bo to jego się kłamuje, jemu się nie mówi prawdy. Jego chce się sponiewierać i upokorzyć, czasem nawet publicznie. I moi kochani, człowiekowi, któremu zależy na własnym życiu, również widzianym w perspektywie czekającej go wieczności, nie powinno nam być obojętne, w świecie jakiego słowa funkcjonujemy. Czy jest to świat słowa prawdziwego, pełnego treści, poszukującego zdrowej komunikacji? Owszem, jest to świat wymagający. Czasem ta poprzeczka wymagań jest postawiona bardzo wysoko, ale to tak musi być. Bo taka jest cena za wartość ludzkiego słowa. A może jesteśmy bardziej skłonni do życia w świecie słowa pustego, łatwego, nie stawiającego wymagań, przyjemnego dla ucha. Ale wówczas żyjemy w świecie iluzji, fantazji, nierealnych wyobrażeń, niemożliwych oczekiwań. Za jakim światem tęsknimy? Na którym świecie nam bardziej zależy? To są pytania nieabstrakcyjne. To są pytania elementarne, kluczowe wręcz. To są pytania o naszą dojrzałość. Pytania o kształt naszego życia, o model naszego oczekiwania na moment powrotu Chrystusa w dniu paruzji, o czym mówi Pan Jezus we fragmencie czytanej dziś Ewangelii w narracji świętego Łukasza. Jakie jest to nasze oczekiwanie? W świetle tego słowa. Oczekiwanie jest wpisane w naszą ludzką kondycję.
wśród wielu, wielu różnych definicji próbujących określić człowieka funkcjonuje i ta, która mówi, że człowiek to jest taka istota żyjąca na ziemi, która wciąż na coś czeka. I trudno się z tym nie zgodzić. Młodzi małżonkowie czekają, kiedy w ich rodzinie, w ich wspólnocie małżeńskiej pojawi się potomstwo będące owocem ich małżeńskiej miłości. To małe dziecko, chłopczyk czy dziewczynka z utęsknieniem czeka na moment, kiedy po raz pierwszy pójdzie do przedszkola, a potem do szkoły, bo to dla niego coś nowego. Dorastający chłopak czy dziewczyna czekają czasem niecierpliwie na ten moment, kiedy będą mogli wreszcie wziąć to własne życie w swoje ręce i sami o nim zadecydować. Człowiek, który kończy czas edukacji, czeka na intratną pracę, posadę, przede wszystkim taką, która będzie realizacją jego życiowego powołania, której on się będzie jako człowiek spełniał. A człowiek umęczony życiem, który już podejmuje pracę zawodową kilkadziesiąt lat, czeka, aż będzie mógł odpocząć spokojnie na emeryturze. My ciągle na coś czekamy. I to, co jest charakterystyczne w tych wszystkich etapach oczekiwania, to fakt, że w tym oczekiwaniu jest pełnia nadziei. Czekamy, ufając, że to, co przed nami, jest lepsze od tego, co jest teraz. Ta nadzieja jest niejako motorem napędowym tych wszystkich etapów ludzkiego oczekiwania. Ważna do tego stopnia, że aż trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałoby życie człowieka, gdyby tej nadziei nie było. Ale siostry, bracia, w tym modelu myślenia, który nam podpowiada dzisiejsza Ewangelia, musimy być do końca konsekwentni. Nie wolno nam się w połowie zatrzymać. My wszyscy czekamy, chcemy czy nie chcemy. Czekamy na moment swojej śmierci. Czekamy na to spotkanie z Jezusem, który jest sędzią i Zbawicielem. I pytanie samo się nasuwa. Czy to oczekiwanie, tak jak te poprzednie, też jest pełne nadziei? A może z czymś przerażającym, trudnym, czymś, co nam spędza sens powiek. Coś, co budzi w nas poczucie lęku i niepokoju. Bo cóż też będzie ze mną tam za progiem śmierci? Jaki będzie mój ostateczny los? Czego mogę się spodziewać tam na drugim świecie? Jeśli nas to oczekiwanie niepokoi, to znaczy, że nie żyjemy duchem chrześcijańskiego oczekiwania. I dlatego Pan Jezus zachęca nas dzisiaj do odpowiedzialnego używania czasu. I na kartach Ewangelii można znaleźć wiele konkretnych obrazów i przypowieści, za pomocą których Jezus wzywa nas do czujności w oczekiwaniu na Jego powrót. Słyszymy dzisiaj o przepasanych biodrach. To obraz, który wskazuje na postawę kogoś, kto jest gotowy udać się w drogę jak Żydzi w czasie obchodu świąt paschalnych przeżywanych w niewoli egipskiej. Ten sam obraz jest wyrazem gotowości, gdy ktoś zabiera drugiego człowieka do wspólnej drogi. A owe zapalone pochodnie mówią o tym, że ktoś przygotowuje się do spędzenia nocy na czuwaniu, wyrażając w ten sposób gotowość i pełność oczekiwania na tego, na kogo się czeka. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Moi kochani, taki model oczekiwania uświadamia, że jesteśmy pielgrzymami w drodze na spotkanie z tym,
który ciągle przychodzi, który jest Panem i Królem Wszechświata. Na końcu tej wędrówki czeka ten, który w rozmowie z Tomaszem zapewnił nas, że jest drogą i prawdą i życiem. Jeśli uznajemy Jezusowe królowanie, to musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby w środkach masowej komunikacji zwyciężała droga wskazywana przez Boga, również ta wyznaczona przez kolejne przykazania dekalogu. Bo to Boża droga. Ileż razy spotykamy się dzisiaj ze zjawiskiem podważania, kwestionowania, kontestacji Bożych przykazań. I najczęściej używanym argumentem jest to, że owszem, przykazania są ładne, być może i w całości stanowią pewien ideał, ale są nieżyciowe, ponieważ stanowią zamach na ludzką wolność. Ja chciałbym coś zrobić, ale nie mogę, bo będzie grzech. Mam pragnienie takie czy inne, ale przykazanie mnie nie puszcza. Chciałbym zrobić to czy tamto, ale wtedy złamię dekalog. Moi kochani, jeśli ktoś tak mówi, to znaczy, że zupełnie nie bierze pod uwagę kontekstu historycznego, który pokazuje, że jest dokładnie na odwrót. Bóg dał ludzkości przykazania poprzez Mojżesza w momencie, kiedy wychodzili z niewoli do wolności. Kiedy szli z drogi w Egipcie, w którym bywali jako niewolnicy, ludzie drugiej kategorii, źle traktowani, nie byli u siebie, nie mieli własnej historii, nie mogli zadecydować o swojej przyszłości i mieli już tego dosyć, co jest zrozumiałe. I Pan Bóg daje im, wysłuchuje te ich utęsknienia. Daje Mojżesza jako przewodnika i kiedy idą z niewoli ku wolności, przychodzą pod Synaj i na tej górze po długiej rozmowie na modlitwie Mojżesz schodzi z powrotem na dół i przynosi dwie kamienne tablice, a w nich są zapisane przykazania. Chcecie być wolni? Zachowujcie przykazania. Jeśli ich nie zachowacie, a jest taka możliwość, macie prawo wyboru, znowu wrócicie do niewoli. Już nie do egipskiej. O wiele gorszej, niewoli wewnętrznej. Niewoli ludzkiego serca, bo odwrotu do Egiptu już nie ma. A zatem ten kontekst historyczny pokazuje, że jest dokładnie na odwrót niż ci, którzy dzisiaj używają błędnie tego argumentu. Przykazania Boże nie są i nigdy nie były zamachem na ludzką wolność. Przykazania Boże stoją na straży tej wolności. Bronią wolności człowieka. Po to Pan Bóg nam je dał. I to jest ta Jego droga. Popatrzmy na własne doświadczenie. Jeśli my żyjemy według przykazań, co jest godne pochwały, czy my się z tym czujemy źle? Czy nam wtedy coś nie odpowiada? A kiedy zaczynamy mieć i słusznie wyrzuty sumienia, czujemy się nieswojo, wiemy, że jest coś takiego, co nie powinno mieć miejsca. Wtedy, kiedy łamiemy przykazania. Wtedy, kiedy idziemy własnymi drogami, kiedy lekceważymy dekalog, wtedy mamy wyrzuty sumienia. I dzięki Bogu, że jeszcze je mamy. Bo to pokazuje, że mamy jeszcze chociaż odrobinę tej wrażliwości, która pozwala nam uświadomić sobie najpierw popełnione zło, a potem skutecznie prosić miłosierdzie, żałować po to, aby zostało nam to odpuszczone. Przykazania są po to, aby człowiek żyjąc w tym świecie nie chodził po własnych drogach, bo one zawsze prowadzą na manowce, tylko chodził po Bożych ścieżkach. Skoro Jezus jako Król jest drogą, to kwestionowanie przykazań wyraża się także w takiej pokusie, o której od czasu do czasu możemy usłyszeć, pokusie, którą możemy nazwać
selekcją przykazań. Gdyby nam teraz tak dano do ręki kartkę i na tej kartce wypisane Boże przykazania i ołówek i dano taką możliwość, wykreśl te przykazania, które ci nie odpowiadają, z którymi masz problem. Przykazania, które chciałbyś, aby w ogóle nie istniało. I tak sobie będziemy powoli wykreślać. Ile ich zostanie? A dekalog jest całość. Tam żadne z przykazań nie jest przypadkowe. I kolejność też nie jest spontaniczna. Wszystkie przykazania, cały dekalog, to jest znak zawartego przez Boga z nami przymierza. Na wieki. A zatem, proszę mi wierzyć, przykazania Boże nie są po to, abyśmy nad nimi dyskutowali, zastanawiali się, trzeba, nie trzeba, warto, nie warto, aktualne, albo już nie. Owszem, można podjąć, trzeba podjąć refleksję, chociażby dla tej sprawy, które przykazanie nam cokolwiek mówi, jakie mamy zobowiązania, jakie przywileje, jaka z tego płynie nasza powinność moralna. Trzeba dyskutować, ale nie po to, aby je podważać. Nic lepszego nie wymyślimy od tego, co nam Pan Bóg dał w przykazaniach. Szkoda czasu. To jest ideał. Owszem, czasem nie dorastamy. Łamiemy przykazania. To nie jest takie trudne. Ale wiemy, że jest miłosierdzie. I w to miłosierdzie naprawdę mocno wierzymy i ufamy. Myślę, że ta nasza obecność w tym szczególnym miejscu, gdzie ta iskra miłosierdzia rozeszła się na cały świat, nie jest przypadkowa. Przykazania są po to, aby je wypełnić. I moi kochani, jako ludzie wierzący, mamy prawo dopominać się, aby we współczesnych środkach społecznego przekazu było więcej poszanowania wobec Bożej propozycji zawartej w przykazaniach. Nie wolno nam się godzić, aby przykazania były ośmieszane, stawały się przedmiotem kpiny, czy błędnie interpretowane, zachęcały do działań godzących w dobro człowieka. W duchu odpowiedzialności nie może być z naszej strony żadnego przyzwolenia na tego typu zachowania. Nie tylko odbiegają one od podstawowego kanonu kultury, ale także rodzą poczucie zgorszenia. Bracia i siostry, królowanie Jezusa wyraża się także w tym, że stajemy po stronie Jego prawdy. I musimy dzisiaj w duchu pokory uznać, że my prawdy jako ludzie nie tworzymy, nie jesteśmy jej autorami. Bo gdyby tak, to każdy z nas powie teraz, że jest twórcą takiej czy innej prawdy i będziemy się sprzeczać między sobą, kto ma więcej racji. I będzie tyle prawd, ile nas tu siedzi. To, że prawdy nie tworzymy, to wcale nie znaczy, że jej nie ma. I naszym zadaniem, jednym z podstawowych, kluczowych, wpisujących się w powołanie życia człowieka wierzącego, polega na tym, abyśmy tej prawdy nieustannie poszukiwali. I nie dla samego poszukiwania, żeby to nie była tylko teoria, tylko poszukujemy prawdy po to, aby podjąć konieczny wysiłek, bo on jest konieczny, do tego, abyśmy kształtowali swój sposób myślenia i postępowania wedle tej poznawanej ciągle prawdy. Jeśli Jezus mówi, że jest prawdą, to chodzi o taką prawdę, która nigdy się nie zmienia. Zawsze jest taka sama, bez względu na to, co my na ten temat sądzimy. Prawda, w imię której białe zawsze będzie białe, a czarne będzie czarne i żadnych odcieni szarości.
że my nie mamy obowiązku rano się budzić i się zastanawiać, co w tym świecie dzisiaj jest prawdziwe, co już nie. Prawda jest wtedy, kiedy jest zawsze taka sama. I Pan Jezus dał nam tego dowód, zapewniając nas o tym na kartach Ewangelii, kiedy mówi, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. To jest Jego prawda. Ta Boża, nieodwołalna obietnica daje nam zapewnienie, iż niezmiennej prawdy, ciągle takiej samej, należy szukać u Boga. I na tyle będzie w nas Bożej prawdy, na ile będzie w nas Boga. Na tyle będziemy żyli w tym świecie i chodzili po Bożych drogach prawdy, na ile będzie w nas Jego łaski. Inaczej się po prostu nie da. Nie można żyć Bożą prawdą, jeśli człowiek nie ma regularnego kontaktu z tym, kto jest tą prawdą, jej źródłem i od którego ta prawda pochodzi. To niełatwe, ale nie jest to niemożliwe. I siostry, bracia, królowanie Jezusa ma się objawiać także poprzez odważną postawę obrońców życia. Wezwanie do obrony i ochrony życia ludzkiego staje się tym pilniejsze, gdy jest ono na różne sposoby zagrożone czy wprost unicestwiane. Nie chodzi tylko o działania wojenne czy groźbę zamachów terrorystycznych, ale także o te zachowania, które niestety podejmowane są rzekomo dla dobra ludzkości, a jednak niosą ze sobą śmierć oraz inne zagrożenia dla życia. To, że bywają podejmowane w ośrodkach naukowych i medycznych, a więc niejako w białych rękawiczkach, w niczym nie umniejsza skali zagrożenia. Wszelkie przejawy oraz źródła współczesnej kultury, można powiedzieć raczej pseudokultury, śmierci, w niczym nie mogą przesłonić prawdy, że przyszłość należy do kultury i życia. Tak mocno o tym mówił Jan Paweł II, ten, który poświęcił i konsekrował tę bazylikę. I to z tego fundamentu rodzi się moralna powinność budowania nowej kultury ludzkiego życia. Tak jak w obszarze ukierunkowanym w stronę śmierci, szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest zmiana mentalności społecznej i różnorodne przejawy postaw przeciw życiu. Tak w budowaniu nowej kultury, kultury życia, ważne jest dążenie do zmiany opinii publicznej w kwestii decyzji i działań stojących po stronie życia. To jest ogromnie ważne zadanie stojące przed tymi, którzy odpowiadają za przekaz płynący ze środku społecznej komunikacji. Jeśli nie mamy na to wpływu, to dokonujmy mądrych wyborów i dawajmy świadectwo o tym, że jesteśmy po stronie tego, który jest Panem życia. Zawsze z wielką roztropnością podejmujmy selekcję tego, co czytamy, słuchamy i co oglądamy. Dotyczy to także rozsądnego korzystania ze współczesnych mediów, z internetu czy innych komunikatorów. Środki komunikacji. Komunikacji, jak sama nazwa podpowiada, są po to, aby służyć wzajemnemu ubogaceniu. Taka jest ich natura. Mają służyć budowaniu wspólnoty ludzkiej na różnych poziomach życia społecznego. I dlatego jako uczniowie Jezusa mamy prawo dopominać się o to, aby droga przekazu informacji wyrażonej w różny sposób zawsze miała na względu dobro i godność człowieka.
Niech ekrany telewizorów i telefonów komórkowych oraz monitory komputerów będą pełne prawdy, dalekie od pomówień, oszczerstw, niesprawiedliwych ocen. Niech będą pozbawione tak wielu dzisiaj różnego rodzaju hejtów. I prosimy dziś w ten szczególny wieczór październikowy, poświęcony Matce Bożej, Królowej Różańca Świętego. Matce Miłosierdzia, którą przyzywamy szczególnie w tym miejscu. Wołamy z całej głębi naszych serc w modlitwie przyzywającej skuteczne wstawiennictwo Syna Bożego, jedynego pośrednika. Panie Jezu Chryste, króluj w sercach tych, którzy na co dzień są pracownikami środków przekazu. Niech łaska Boża umacnia ich wysiłki, abyśmy coraz bardziej utwierdzali się na Twojej, Panie, drodze. Drodze prawdy, która prowadzi do pełni życia. I oby to nasze oczekiwanie, o którym dziś nas przypominasz w swojej Ewangelii, było zawsze nacechowane tymi właśnie wartościami. Amen.